Konewka, grabie, łopatka i miotła do wypożyczenia na gdańskich cmentarzach. Specjalne stojaki ze sprzętem przydatnym do prac porządkowych zostały ustawione na 9 nekropoliach. Można z nich korzystać za darmo. Chcemy ułatwić wszystkim odwiedzającym cmentarze porządki. No, nie zawsze można zabrać ze sobą ten sprzęt do sprzątania. Często jest tak, że przychodzimy na cmentarze po drodze, jadąc po dziecko do przedszkola czy do szkoły, czy na przykład jadąc na zakupy, bo pogoda jest akurat piękna. Czemu nie wykorzystać tego czasu na porządki? Każdy ze stojaków ze sprzętem opatrzony jest hasłem: zapomniałeś? Pożycz, nie zapomnij oddać. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że sprzęt zostanie wypożyczony i wróci na swoje miejsce. Zastanawialiśmy się nawet nad formą wypożyczenia tych zestawów. Myśleliśmy o kaucjach zwrotnych. Na szczęście stwierdziliśmy, że jednak ufamy odwiedzającym gdańskie cmentarze i chcemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie zbudowani tym, że wszyscy pilnują tych zestawów i tak jak my chcą, żeby one służyły wielu ludziom przez długi czas. No widzę, że tutaj jest konewka, że tu są szczotki, że tu są urządzenia do ziemi, grabki. No co jeszcze? Poza tym chyba nic. No, urządzenia wszystkie, które są potrzebne dla porządku na cmentarzu. Dobrze, że takie urządzenia tutaj stoją? Ja uważam, że tak. Bo nie każdy przychodzi na cmentarz, nie każdy z sobą ma coś, bo jak jest ktoś samochodem, bo ja jestem samochodem, to mogę zabrać sobą, ale jak tramwajem czy autobusem, to niestety to jest bardzo dobre. Miasto zakupiło kilkaset zestawów porządkowych i liczy na to, że długo będą one służyły odwiedzającym gdańskie cmentarze.